Dzień dobry. Dziś kilka cennych rad dla maturzystów, którzy zdają rozszerzenie. Często popełniacie pewne błędy, dlatego wytłumaczę schemat wypracowania. Wszystko jest zapisane w temacie. Chodzi mi o temat pierwszy, ten, w którym trzeba odnieść się do pewnego tekstu. O analizie porównawczej powiem później. Zatem wszystko jest w temacie napisane. Trzeba przedstawić stanowisko autora, odnieść się do niego, potem argumentować i pierwszy argument ma być z tego tekstu i następne z innych tekstów kultury. Dokładny schemat mniej więcej tak powinien wyglądać. Wprowadzenie, czyli zagajenie, najlepiej cytat, złota myśl, przysłowie. W końcu to jest dla erudytów. Jeśli nie, to możecie coś ogólnego, mniej czy bardziej banalnego powiedzieć na temat głównej myśli, idei, która się tam pojawia w tym tekście. Potem przedstawiamy stanowisko autora konkretnie, ale wyczerpująco. Potem zgadzamy się lub nie. Jeśli tekst pisze autorytet, to trudno się z nim nie zgodzić. Byłoby prawie niemożliwe polemizować, zatem załóżmy, że się zgadzamy, ale nie jednym zdaniem, dodajmy coś na temat tej myśli, że jest oryginalna albo że oczywista i że można ją poprzeć wieloma argumentami z różnych tekstów kultury. Potem przechodzimy do pierwszego argumentu z tego tekstu, a więc fragment tekstu bierzemy pod lupę i piszemy na ten temat. Wybierzmy to, co nas najbardziej przekonuje, a potem dwa następne argumenty podobnie z innych tekstów kultury. No, konteksty można wpleść w to wszystko, można przed wnioskami wspomnieć, jest tutaj szereg różnych możliwości, ale korzystacie najczęściej z filozoficznych, historyczno-literackich, literackich, historycznych. To wasze ulubione, także filmowe na przykład. Potem są wnioski i to nie tylko powtórzenie każdego argumentu innymi słowami, powrót do tezy, ale to także kreatywne przemyślenia, za każdym razem inne, które wypływają z tego tekstu. To na razie tyle. Dziękuję wam za uwagę i łapka w górę, komu podobała się lekcja. Do zobaczenia!